Wygląda na to, że Kazimierz Marcinkiewicz ma coraz mniejsze szanse na uwolnienie się od Izabel, a przynajmniej od jej finansowych roszczeń. Celebrytka jest na tyle konsekwentna w dążeniu do uzyskania pieniędzy od Kazią, że nie spocznie, dopóki nie postawi byłego premiera w sytuacji ostatecznej. A ta chyba nadchodzi, bo zgodnie z tym, co mówi nam Izabel, ręka komornika sięga właśnie nieruchomości Marcinkiewicza. Wszystkie możliwe kroki zostały podjęte. Zawiadomienie do prokuratury w Warszawie z końcem lutego, okres umowny to 30 dni, brak spłaty długu powoduje, że dłużnik wzywany jest do prokuratury. Oprócz tego komornik zajął nieruchomość Marcinkiewicza, czyli nasze byłe wspólne mieszkanie, jest wpis do księgi wieczystej. Były mąż wynajmuje to mieszkanie komuś, jest nakaz wpłaty pieniędzy z tytułu wynajmu na konto komornika, mówi nam Izabel. Kobieta twierdzi, że jej niepełnosprawność uniemożliwia jej zarabianie pieniędzy i choć sama nie ma pomysłu na to, jak poradzić sobie finansowo bez byłego męża, próbuje zagonić go do pracy. Olchowicz Marcinkiewicz nie ukrywa, iż nie może się doczekać, aż na jej konto trafią pieniądze od Kazimierza. Zostaje mi czekać na rozwój wydarzeń. Myślę, że z końcem marca sytuacja powinna być nakreślona, ja sama bardzo potrzebuję tych pieniędzy, mówi nam.